Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Mortal Shell. I jak widzicie, nasz wspaniały Tiel gra sobie na trzeciej gitarce. Tak, udało mi się znaleźć, nawet nie wiem gdzie to. Zmasterowałem ją po prostu w międzyczasie. I cóż, dzisiaj powracamy do naszych wielkich zmagań nieogarniętych z Aksataną, której, powiem szczerze, się już chyba nauczyłem. Niestety nie znalazłem nigdzie niczego, żeby ją ulepszyć bardziej, ale proszę, no. Nauczyłem się i potężna broń. I tak, słowem wstępu jeszcze dodam tylko jedną rzecz. Patrzcie, kto tutaj leży. Widzicie to? Widzicie to? Hadern. Leży tutaj. Jednak nie trzeba po prostu używać tych, jak to się nazywa, no, laleczek, żeby się w niego zmienić. No i dodatkowo jeszcze też w końcu sprawdziłem działanie jednego konkretnego przedmiotu, czy tam w sumie linii przedmiotów, proszę. Okazuje się, że to wszystko po prostu pozwala nam przywoływać sobie dowolną broń w dowolnym momencie, więc tak. A brakuje nam dosłownie tylko jednego, tego, jak to się nazywa, chyba to tych młotka z dłutem. Ale dobra, mniejsza o to. Na wstępie tylko rozwiniemy teraz umiejętności. W sumie nie będę już polował przez mgłę. Jeśli chodzi o nią, to możemy powrócić później. Ewentualnie ją weźmiemy tylko po to, żeby, wiecie, idąc w stronę lokacji jakiejś, po prostu móc zebrać to, co się tam kręci. Chociaż nie sądzę, żebyśmy nawet szli w odpowiednim kierunku, bo dzisiaj chciałbym pójść do tego takiego miejsca, gdzie chyba znaleźliśmy buławę, jeśli się nie mylę. Ale dobra, mniejsza. Więc kupujemy. Przypomnienie śmierci. Odzyskaj ostatnią szansę po pokonaniu wystarczającej ilości przeciwników. Definitywnie się przyda, jako że Tiel szybko ginie. I can hear her voice rattling in my skull. I haven't tasted tar in days. She urges me to return to that damned shrine. Will they welcome a lost pupil back? No niestety. Smutne trochę. I dobra, zostało nam 6 plus 8 to jest... Tutaj chyba będzie potrzeba... A, więcej niż mamy. Tak, tu musiałbym zaoferować 6 i 8, czyli 14, żeby móc w ogóle użyć obu. Więc bierzemy na ogromzenie uniesienia, a resztę zostawiam na później. I miejmy nadzieję, że niedługo to wymaksujemy. There was nothing. No monsters. No gods. Only oblivion. The consecrated fires revealed cinders and shadows, yet I strained to see more. Surely these sages offered more than the assurances of annihilation. No, to tyle. Nie czytaj tego ponownie. Dobra. W takim też wypadku wyruszamy na podróż. I co ciekawe, z tego wynika, że miejscem prawidłowym dla Tiela jest ta ognista kapliczka, co jest interesujące, zwracając uwagę na to, że ogień kojarzony jest z tą maczugą, która, jak zostało pokazane, działała jakoś chyba lepiej z Solomonem, który w takim wypadku musi mieć miejsce w innej krainie. Chociaż nie wiem, czy powinienem w ogóle przypisywać krainy do postaci, wiecie, no, w takiej sytuacji, gdzie przypisać Haderna, gdzie przypisać tego Harrosa, czy jak tam. No właśnie. Dlatego też może nie przejmujmy się takimi błahostkami, tylko biegnijmy z naszą kataną podwójną. U właśnie kaplicy popiołów, czy jakoś to tak się chyba nazywało. Chociaż nie, kaplica popiołów. Nie wiem, czy nie mylę nazwy z jakimiś Dark Soulsami. Tam chyba też coś takiego mogło być, ale mniejsza. Po prostu idziemy przed siebie, do miejsca, w którym kiedyś sobie nie radziłem, a teraz w sumie nie wiem, czy bym sobie poradził, czy nie. No, może ostrzem męczennika, który jest ulepszony bardzo mocno, nie miał problemów. Ale prawda jest taka, że nie mam zamiaru wracać do ostrza męczennika. Aksatana jest po prostu znacznie lepsza. Chcę czegoś, co bije mocniej, zrzucając więcej energii? Proszę. Mam taką broń. Chcę bić szybko, wieloma ciosami. Też mam taką broń, jak tylko wrócę po prostu do tamtej formy. Więc tak. Okej.
No i poza tym mogę wam przyznać, umiejętności, które oferuje katana, są po prostu wspaniałe. Zdecydowanie lepsze niż to, co oferuje ostrze męczennika, więc tak, proszę. Widzicie to? No, zmasterowałem broń. Ale też oczywiście ciężko mówić tutaj o skutecznym używaniu, kiedy walczymy z podstawowymi przeciwnikami. Ale tak, prawdę niedługo poznacie, zobaczycie, jak sobie z tym radzę i jak się sprawdza ostrze. Przynajmniej mam takie nadzieje. Przynajmniej takie nadzieje, taką nadzieję. Wiecie. Już niebawem, bo w końcu wkraczamy do jednej z tych takich zaawansowanych, można powiedzieć, lokacji. Dobra, uderz, przewróć się i proszę. Dobra, teraz tylko czekamy na skamienienie i możemy wyruszać dalej. Nie ukrywam, mam nadzieję, że znajdziemy ten, jak to się nazywa. Wystarczająco dużo przebłysków, żeby móc już dzisiaj wmaksować może Tiela. Wiecie, im szybciej go wmaksujemy, tym szybciej przyjdzie czas na Solomona. Albo Harrosa, czy Harrisenka, no chyba Harros to był. A wiecie, zaraz po nim, jak już będziemy mieli wmaksowane postacie, będziemy mogli już Hadern'a sobie dostosowywać. Hadern to wydaje mi się, będzie właśnie moja ulubiona postać pod tym względem, że ma wyrównane mocne statystyki. To jest pierwsza rzecz. Druga. Mogę właśnie dobrać, co chcę. Tym samym będę mógł, wiecie, dać Hadernowi bonus do obrażeń, który oferuje Eredrim, czy chociażby te inne rzeczy, typu chyba zwiększone szanse na zachwianie wrogów. Zatruwanie od Tiela i jeszcze jakieś inne fajne cechy od pozostałych. Niestety, no nie jestem chodzącą encyklopedią, żeby pamiętać, jaka postać co oferuje. Ale tak, no wiecie, na pewno coś przydatnego się znajdzie u każdego. I dobra. Po prostu skupmy się teraz na przechodzeniu, a nie na jakichś takich gadaniach głupotów. Oczywiście zwykły huśnik musiałbym trafić kamyczkiem, żebym stracił mój bonus do zatruwania. I trochę HP, ale no, nie ma co się przejmować. Jesteśmy w kaplicze. Tak, kaplicze. Kapliczce, tak, tak. Ale zresztą mniejsze, już sam nie jestem pewien, jak to prawidłowo bym powiedzieć. Ale tak, dobra. Jesteśmy już tutaj. Rozmawiamy z nią tylko, żeby dostać tutaj save pointa. I tak. No dalej nic nie możemy tutaj zrobić, ale to już nie problem. I kowadło. Nie mam kwasu, nie mam tego, nie mam tego. A kota mamy i kot jest aktywny. Dobra. Jeśli się nie mylę, to byli ci też tacy wredniejsi wrogowie, co to tarcze mieli, to tak w sumie najłatwiej powiedzieć, że byli odporni na większość ataków. Swoją drogą muszę sprawdzić, czy DLSS-a mam odpornego, bo pamiętam, że ta lokacja trochę potrafiła obciążać sprzęta. Czy on? Dostał się kierunek, chociaż w niego nie celowałem, naprawdę? I proszę, aktywowałem moc siekiery i też GG Easy, że tak to nazwę. Nie, po prostu nie ukrywam, uwielbiam broń. I teraz w sumie, jak już przy tym jesteśmy... Oj, nie ten przycisk oczywiście. Ja szybko tylko zobaczę, czy mam DLSS-a uruchomionego. Mam na wydajność, dobrze. W tej lokacji wolę, wiecie, być przygotowany na to. I tak, jako że idziemy tutaj, to może warto też byłoby usunąć większość gitar z tego paska. I szczerze ustawię tylko jedną, na wszelki wielki. Jeśli bym kiedyś chciał kogoś zwabić albo nie marnować grzybów przypadkowo. I tak. Teraz zaczynają się ci tacy wrogowie, których... No, ciężko powiedzieć, żebym tylko nie lubił, oni są po prostu... W moim odczuciu bardzo niebezpieczni. Jak dać się kierom, jesteśmy w stanie ich pokonać w miarę dobrze. Ale jak to jest z kataną? Nie, dobra, kataną też możemy ich położyć bezproblemowo. Okej. Czyli Tiel plus katana to jest chyba dobre połączenie na to miejsce. Jak na razie, przynajmniej tak to wszystko wskazuje. I dobra, jest tutaj coś? Jest to cała wiedza. W sumie nie chciałem jej zbierać, żeby Solomonom zbierać przebłyski, ale trudno już czytam, bo tam tu nie wrócę pewne. Nękany wszelkim złem, które pchnęło jego ród. Imrod, ostatni z nieczytelne. On tego doświadczył, jako i ty kiedyś doświadczysz, świętego żywego płomienia, który zawsze się odradza, zawsze podsyca, aby później zmienić się w strumienie popiołu. Okej. Pierwsza sprawa, nie wiem co to miało znaczyć w kontekście tego świata, ale takie mocne Dark Souls vibes dostaję z tego.
płomień wieczny, popioły. Nie, naprawdę mocne takie Dark Souls vibes. Nic zacięcując. Chociaż no nie ma co ukrywać. Zarówno Mortal Shell, jak i Dark Souls są grami podobnymi. Nie mogę powiedzieć takimi samymi, bo obie stawiałem na inne podejście do wielu sytuacji i tak dalej, ale... Oj. Co ciekawe, nie otrzymałem obrażeń. A no tak, kupiłem przecież zdolność, że mogę zamiast obrażeń tracić energię. I atakując zatruty cele, to się zwiększa szansa. Okej, to teraz on jest naprawdę wytrzymały, ten TL, jeśli będzie miał farta. Oczywiście nie ma co na tym polegać jak całkowicie, bo zdarzy się w najgorszych momentach i tak tego nie dostanę. Ale tak. Zawsze coś. I co tu mamy? Zgniłe jedzenie, no. Liczymy na przebłyski, albo coś przydatnego, a nie na zgniłe jedzenie, ale dobra. To też może być. O, a tutaj chyba rosły grzybki. Co ciekawe, bo nigdzie ich tutaj nie widać. I dobra. Jesteśmy chyba w sali, która była ostatnią salą, którą odwiedzałem już. Właśnie ze względu na to, że tutaj dwójka takich gości się pojawia. Chyba kiedyś... Nie... Nie... Nie, na pewno nie byłem dalej. Wydawało mi się, że raz może przebiegłem tam trochę dalej, ale... Jestem pewien, że nie. Tym bardziej, jak tutaj widzicie, jak oni biją. Może naprawdę TL nie był najlepszym wyborem na to miejsce. Chociaż z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że też mógł być dobry. Zresztą tutaj dużo takich powolnych wrogów, których mogę łatwo po prostu... prześcignąć. Nie, wydaje się, że jest dobrze. Co prawda daleko uciekłem, tak, żeby ich pokonać, ale proszę, jakoś sobie dajmy radę. Dobra. I żadnego dropu oczywiście, co innego miałem dostać. Okay. Teraz pochodzimy trochę dłużej z kataną i jest tutaj coś? Chyba jest i... Pas hartujący! No. Wiecie co, nawet jeśli to ma ryzykować odrodzenie się przeciwników, nie ma przebacz. Mamy kwas, biegnę ulepszyć katanę. Czem siekierę. No siekierę, katanę, tak najłatwiej to określić. W sumie taki jest oryginalna nazwa, aksatana. Nie, ale nie, że mamy kwasika. Przyjemna rzecz. Ale ciekawa sprawa, że w sumie kwasem wzmacniamy broń. Metal jakoś wytrawiamy i nagle jest silniejszy. Nie, żebym się znał na płatnerstwie, kowalstwie i w ogóle, ale... Dla mnie to jest taki koncept trochę abstrakcyjny. Zawsze kojarzyłem, że hartowało się w wodzie, bądź w oleju. A to nagle w kwasie. Wiem, że niektóre ostrza były wytrawiane kwasem dla wzorów i tak dalej, ale... Zresztą co ja tu będę tłumaczył więcej. Drugie ulepszenie aksatany. Nie wiem, o ile zwiększy to obrażenie oczywiście, ale... Wiecie, nie będę się nawet zastanawiał, bo to nie jest aż takie istotne. Ważne, że mam po prostu ulepszenie. I przy okazji grzybek zaraz się odwraci, to od razu wezmę moją porcję dzisiejszych grzybków, halcynków. Żeby po prostu mieć więcej na ewentualne starcia, w których mogę zginąć. No i jeszcze tutaj daję po dwa, więc korzystne, naprawdę. Dobra. Z tego co widzę, wrogowie się nie odrodzili, więc jest to zdecydowanie na plus. Takie wrócenie dla zahartowania ostrza. W ogóle fajnie by było, gdyby broń zmieniała delikatnie swój wygląd w momencie, kiedy nakładam na nią kwas, ale... Ale niestety tego nie robi. Przy czym od razu mówię, wiem, że istnieje skin do aksatany, który był jako drop z Twitcha i nawet go mam, ale... Twórcy podjęli bardzo dziwną decyzję, że skiny możesz przypisać tylko do jednego zapisu. No i w momencie, w którym przypisywałem skiny, był to pierwszy zapis. A potem, jak się uparłem, że muszę pokonać Haderna, to mam tutaj drugi zapis. Brązowy dzwon, okej. Okay. Dlatego też ich nie pokonam. Znaczy, nie pokonam, no nie pokażę. Właśnie dlatego tylko i wyłącznie, że no... Nie ten plik zapisu. Więc smutek. Może kiedyś to zmienią. Może w końcu mi też Steam by odpowiedział, czy sami twórcy, ciągle zażalenia tu piszę. Zresztą pewnie nie ja jedyny w ogóle, tylko co tam jest? Pewnie śmierć. Ale tak. Od razu mówię, wiem, że jest skin. Tylko nie jestem w stanie go pokonać. Co to jest? Co to ma być za... Jakiś... Gruby stwór, siedzący w wannie ognia, plujący we mnie... Węglem. Okej, z tego co widzę nie jest zbyt wytrzymały.
Więc chociaż tyle dobrego. Gorzej, że ja też nie. A mam tu do czynienia z trójką oponentów. Dobra, jedno trafienie po mnie. Więc muszę być naprawdę ostrożny. Ale dobra, udało się. Nie, dobra. Okej. Zdaliśmy radę. I w sumie jeśli już padliśmy raz. Kolejna żelazna dziewica. A w środku wielki bełt. Wielki bełt. Co ciekawe jeszcze na to? Nadal naprawdę nie zrobiłem sobie tej całej kuszy, którą mogę naprawić. Tam balistozuka, czyli to jest połączenie bazuki i balisty, tak jakby, ale. No wiecie, ja to nazwam kuszą, bo kuszą proszę to nazwać. Dobra. O, nie. Nie, gościu. Idź stąd. I jeszcze ty? Nie, za dużo was. Za dużo. I jeszcze ten plujok się chyba obudził. Albo kolejny. Nie, dobra, nie przebudził się, tylko jest kolejny. A w tym momencie przydałaby się ta kusza, ale no, trudno, nie ma jej co jakoś przeżyje. Okej. Dobra, zdecydowanie preferuję walczyć kataną, tak mogę wam teraz powiedzieć. Tą kataną nawet się nie staram jakoś szczególnie, a udało mi się wszystkich, no, unicestwić. A z siekierką trzeba się więcej męczyć. Więc tak. Oczywiście będę używał obu trybów. Nie bez powodu jest nazwany Aksatana, Manikatana. O, i kolejny posąg. A w środku przebłysk mądrości. Dobra, przyda się. Jeśli będę chciał ulepszyć już do końca Tiela albo jakąś inną postać. Teraz mówię, jak tylko uda nam się zakończyć rozwój Tiela, prawdopodobnie. Mówię, przerzucę się na tego Salomona bądź Harosa. Nawet nie czekając na ukończenie lokacji. No to po prostu mija się z celem. Jako że, no, jako taki personalny cel sobie wyznaczyłem właśnie ulepszenie wszystkich na maksa. Zdecydowanie będzie kosztowne. Szukam jakieś drzwi. Otworzyłem jej i... skrót. Okej. Fajnie. Lubię skróty. I ogólnie też... poza tym, że lubię skróty, to też bardzo podoba mi się właśnie taka pudełkowa konstrukcja świata. Świat wydaje się spory, w rzeczywistości... jest to po prostu niewielkie pudełko, po którym krążymy w taki sposób, że nawet tego nie zauważamy zazwyczaj. Dobra, to jest dwóch tych takich rycerzy. Będzie ciekawe. Chociaż... muszę wam pokazać jeszcze moc katany. Proszę. Połowa ponad życia. To tak po prostu. Więc tak. Co prawda mogę tutaj... zginąć? O, proszę, przy okazji widzicie, to już chyba odzyskam też odrodzenie się. Tak mi się wydaje. Wolę tego jeszcze nie sprawdzać. Ale tak, znowu mam to światełko, więc albo to już odzyskam, albo jesteśmy bliski z odzyskania. Swoją drogą jest tam przebłysk, a nie pozwolę, żeby coś mi odebrało przebłyska, który mi się należy. Skoro nawet gra mi go oddała w nagrodę. Więc tak. Po prostu unicestwmy gościa czym prędzej. I dwa przebłyski nawet, no jak miło. A tutaj mamy pismo rozpaczy. To chyba było coś... tak, to definitywnie było coś związanego albo z ripstami, albo z... o, jak to się nazywało? No, albo z ripostami, albo ze skamienieniem, ale mniejsza z tym, bo widzicie. Mamy trzeciego kwasa. Nie, ja po prostu nie wierzę w swoje szczęście. Jakim farciarzem trzeba być mi wytłumaczyć, żeby... znaleźć dwa kwasy w takim krótkim odstępie czasu. I to jeszcze przy okazji używając broni, która jest definitywnie jedną z bardziej pasujących. Bo wiecie, ja bym rozumiał, gdybym je znalazł i już zużył na jakąś broń, którą wtedy lubiłem, a teraz bym nie miał na katanę. Ale naprawdę, jaki fart, że akurat... wcześniej zdecydowałem się odblokowywać katana, a nie takie, dobre, to ulepszyłby coś innego. A, zresztą co z tej marudzy. Dobra. Po prostu lepiej, żebym naprawdę nie narzekał, bo potem gra się jeszcze zemści za to. I tak, przebłysków nadal nie mam jeszcze na ulepszenie, więc nie przejmujmy się tym. Kata na poziom trzeci, jej, super. Sąsiady za oknem koszą trawę, mam nadzieję, że tego nie słyszycie.
I ruszamy nadal ku podboju, przynajmniej do podboju tego miejsca, nie ku podboju. Podbojowi prędzej by było. Chociaż i tak nie powinienem raczej tutaj myśleć nad tym, bo ja nie jestem polonista, ja nie umiem języka polskiego. To jest za trudne. Ej, dobra. Zresztą, skoro mam już trójkę na katanie, co... Nie wiem, może jest jeszcze nadzieja, że dzisiaj skończymy z górką, albo nawet piątą. Fajnie by było, wiecie, nie ukrywam, ale... Tak, no... Jeśli to będzie, to... Mimo tego, żeby mnie to cieszyło, to nie uważam, żeby to było dobre zagranie. Ulepszenia broni i tak dalej to powinny być sporą nagrodą za postęp i odkrywanie różnych miejsc, a nie tylko... Powiedzmy, no... A grasz sobie i chwilę sobie ulepszysz wszystkie postacie. Nie. W sumie wszystkie postacie, wszystkie bronie. Wiesz, idealnym przykładem były Dark Souls, gdzie... No właśnie, trzeba było się sporo nafarmić, jeśli się to chciało zrobić. Albo robić postępy spore w grze, żeby odblokować dostęp do tych materiałów, nie farmiąc tego. Jakoś szczególnie. Więc no. Mam nadzieję, że tutaj też ostatecznie postęp ulepszania broni będzie trochę wolniejszy, bo jak na razie już mógłbym mieć jedną broń na plus 5 i drugą na plus 2, gdybym chciał, ale... Mimo tego, że ostrze tam wcześniej ulepszałem... przebłysk, jak miło. To teraz definitywnie dobrze zrobiłem, zostawiając to dla katany. I jakaś skrzynia można otworzyć, oczywiście, że nie... Uj, kolejna dwójka takich jełopów. Nie, nie będzie to problem, oczywiście. Katana jest jeszcze mocniejsza niż kiedy ostatnio walczyliśmy. I powiem szczerze, nie wiem, czy aż tak czuć tą różnicę. Nie będę tego może oceniał, nie sprawdzał jakoś szczególnie, ale ważne, że ulepszyłem, wiecie. Reszta to już naprawdę szczegół. I ok, zaczynamy stąd. Przerwamy mu atak i do widzenia. Chyba wiem, co to za miejsce nawet będzie. Mocno bije. Stwórz ofiara. Dostaniemy coś. Figurkę Ciela. Oraz przebłysk mądrości. I ta, te duchy. Bo co innego mogło się pojawić? Te duchy są w każdej lokacji. Jak teraz zauważyłem w sumie. Chyba. Ale w każdej lokacji inaczej działają. Ofiara. No to patrzę, to tutaj bardziej to wygląda na Solomona niż na Tiela. Może? Ja bym słyszał odgłosy, jakby nadal te duchy gdzieś były. Nie wiem. Szczerze nie wiem. Ale nie przejmujmy się tym, po prostu idźmy dalej. Idźmy dalej. Znajdźka. Dobra. Dawaj ta znajdźkę. I grzypek. Lubię grzypy. Fajne rzeczy. Wow. Otwarty teren. Dobra, zdecydowanie katana bije teraz więcej, skoro na jedno combo z wyskoku, co prawda z dodatkiem trucizny, ale jesteśmy w stanie pokonać takiego gościa. Nie, dobra, nawet bez trucizny, w stanie trucizna zacznie się nabijać. To już po wszystkim. Kolejny? No dobra, no... Jeśli kolejny, to kolejny. Tym razem co dostaliśmy? Nietkniętą maskę i przebłysk daremności. O. I nawet nie zaatakowało. A poza tym mamy tutaj... siostrę. Czyli mamy chyba połowę lokacji. Curious how even a creature like yourself must endure the indignities of the flesh. Such burdens are discarded in these chambers. These disciples are a gruesome sort. But you must admire their conviction. Did you know that beneath their hoods and veils, there's nothing much at all? Oh. Just scraped bone and tattered sinew. Obdarpane kości, proszę pana, ścięgna. Nawet pasuje do Ciela, popatrzcie, on ma... Widzicie, przecież ma czaszkę, nie ma niczego, więc... Now let us say to your thirst. Unless you're also foregoing your primordial desires. Okej, czyli faktycznie to jest chyba lokacja, z której pochodził Tiel. Miałem rację. O, tutaj niestety nie możemy tego zrobić.
Kopniak. Aż szkoda by było wydawać na kopniaka. Wiecie co, nie, nie. Pooszczędzajmy na te lepsze zdolności. Kopniak będzie ostatni, bo i tak z tego nie korzystam. I dobra. Okej. Okay. Okej, okay, nie, piękne, to piękne. To, te katany po prostu tną te ciało wrogów niczym masło, no, piękne. O, przy okazji kolejna notatka. Oczywiście, że ruszę, bo jak mówię, nie będę tu potem powracał już. Dlaczego wielcy nieczytelne muszą umierać, a że bracy bandyci i nieczytelne kwitną? Ciało jest tylko rozpałką, przez którą płonie duch. Rozpalcie swoje namiętności, zapomnijcie o niechęci do ambicji, do poświęcenia. Koniec z rozpieszczaniem niedołężnych, koniec z udzielaniem schronienia chorym. Nieczytelne, słabych. Oczyśćcie ciało, pozostawcie po sobie tylko popiół. Okej, trochę to takie przerażające. Przerażające to chyba prawidłowe określenie. I co to jest? Jakiś płonący wojownik. Wielki, okej. Okej, pierwszy problem widzę. Podpala mnie nawet jeśli jestem kamieniem podczas walki z nim. I tutaj mogą być delikatne problemy. Nawet przy użyciu katany. Z tego co widzę, strasznie wytrzymały gościu. Ale dobra, udało się, to się liczy. Nagrodę nawet pozwolę sobie chapsnąć jednego grzyba. I tak, zbieramy wszystko po drodze co znajdziemy, o ile da się. I tutaj mamy przebłysk uczucia. Przyjemne, przebłyski. Przydadzą się zdecydowanie. Nie wiem, jak tak myślę, może wiesz, nawet byłbym w stanie już wymaksować Tiela? Może. Chociaż to jest jego lokacja, nie ma czego popędzać i w ogóle, więc te... No, dziękuję bardzo za... takie coś. I tutaj mamy drzwi, które są... skrótem? Tak, są skrótem. Tak, definitywnie, no... No po prostu piękne to, piękne! Okej, przeciwnik, którego nawet nie trzeba się obawiać, bo jeden cios wystarcza, żeby się pozbyć. Mi się wydaje, że to jest jakaś pułapka. Wiedziałem! Wiedziałem, że coś tutaj po prostu mi nie gra! To byłoby zbyt piękne po prostu! Gdyby byli tutaj tylko oni. Więc odsuniemy się trochę, żyjmy grzyba. I tak, wiem, że mam odrodzenie, ale nie chcę go zmarnować w jakiś szczególnie głupi sposób. Natomiast tego powinienem je trzymać jak najdłużej. I cóż, no poza tym, że bardziej mylę, żeby to chyba idzie mi w miarę dobrze. I co my tu mamy tym razem? Pewnie duchy. I przebudzony kamień. Oraz przebłysk wiarygodności. Dobra, czyli inaczej mówiąc, maczugę możemy już w pełni ulepszyć, jeśli chodzi o umiejętności przynajmniej. Powadne. I szczerze powiedziawszy, nawet to zrobię, jak tylko będziemy mieli kowadło w pobliżu. Swoją drogą, przez te trucizny mało co widać. Niestety. Ale tak. Więc jak tylko dojdziemy do kowadła, to oczywiście, że ulepszę. Będę miał już dwa szkile. I co my tu mamy? Tym razem się otworzyło, to tak. Ciekawe. Więc zacznij cięć. Przebłysk nadziei. Kolejny taki wojownik, ognisty, groźny. Nie, on nie może być sam. Wiedziałem, że musi mieć gdzieś jakieś wsparcie. Byłoby zbyt łatwe, gdybym od tak sam tutaj stał. Samodzielnie już go pokonywałem, a gra musi po prostu ewoluować, żeby zaspokoić pragnienia, trudności graczy. A swoją drogą, dajcie chwilę, muszę... O, okno przymknąć, bo ta kosiarka coraz głośniejsza. Dobra. A więc tak, wielki ognisty wojak, starcie numer 2. Tym razem będzie trochę łatwiej, bo zaczniemy od wślizgu katanowego. Który powinien mu zabrać trochę życia. I tak, zabrało, co prawda tylko ćwierć, co pokazuje, że on jest naprawdę wytrzymały. Ale też nie jest tak źle. Tak, zabiera to więcej niż tej. Niż Griszy, kiedy sobie to sprawdzałem. Więc tak.
Na to, więc trzeba... Można nawet dwa grzyby, żeby to skontrować. Chyba tak, chyba dwa. Ale nie przejmujmy się tym. Mamy ich pod dostatkiem. Wędrą tam niżej coś jest, czy... Tak, jest tam całe zejście niżej. Dobra. Definitywnie tam pójdziemy. Oczywiście nie teraz. Albo i teraz. Tak, bo patrzcie, to jest już... To jest już zakończenie lokacji, tak na standard tego, co wcześniej było. Consecrated by ragged edge and raging flames. They seek only to be one with their emoliating god. I pray that you do not find yourself upon the pyre. I have no desire to initiate the unwilling. Tutaj zaraz mówię, nie biorę tego, nie dlatego, że nie chcę, tylko to już jest chyba starcie. Tak, wypij nektar, więc starcie z osem tej krainy. No ale jak mówię, jest zejście niżej, zanim pójdziemy na bossa. A wygląda na to, że zrobimy to już w tym epizodzie. No to chciałbym zobaczyć, co się kryje tutaj właśnie niżej. Jakaś wiedza. Zostałeś potępiony przy narodzinach. Obiecana jest ci śmierć. To słabość naszego ciała, ale jest w tym przekłamanie. Dar nieśmiertelności jest w zasięgu ręki. Ale musisz być gotów przyjąć nieczytelny. Siłą. Jeśli będzie trzeba. Nawet jeśli cierpisz bez końca. Nie ma nieczytelne. Bez ofiary. Ale w agonii jest ekstaza. Ja nie dziwię się, że ta siostra cała nie chce być jak oni. Czy współczuję, uważa, że są zagubieni i tak dalej. Ja mi się wydaje, że skłonę, jeśli to wezmę. Ja spodziewałem się tego, chociaż prędzej ogólnie płomienia, który mnie zabije, niż ducha. Ale jak widać, te duchy są wszędzie, jak mówiłem. Dobra. Ponownie głupi skrzynia. Tym razem dziękuję bardzo, dostajemy tutaj wydobyty tar i śmiertelny żeton, czyli dwie rzeczy, które są dosyć fajne, ale... Nie jakoś szczególnie... ...datne, czy potrzebne. Dobra, więc... W takim wypadku... Idziemy po prostu już zmierzyć się z bossem i pewnie zepsuć światło po raz drugi. Dobra. Zanim to jednak jeszcze chciałbym zobaczyć, wiecie, ile potrzebujemy łącznie przybłysków na wszystko. 15 plus 15, czyli 30. 36. Dobra. Może uda nam się nawet wymaksować Tiela przy okazji przed walką. The malady gnaws at the corners of my eyes. Pries the flesh from fingers and toes. It burrows deeper and deeper into my bones with each passing day. Even my own kin look away. Chociaż powiem szczerze, teraz już nie wiem, może jednak to nie jest jego lokacja? Nie wiem. Ale tak, jeszcze 30, mamy 5. Więc pora zobaczyć, jakie my tu rzeczy mamy. Tutaj. A nie pamiętam, ile przybłysków to daje. Tutaj nie wiemy. Jeszcze. No i mam jeszcze takie coś, których z tego co widzę w ogóle nie używałem, więc. Zobaczmy. On też daje 2. Okej, nie jest to najwięcej, ale wiecie, zawsze warto to wziąć. Tutaj też już mamy daremność 2. Uczucie pewnie daje dużo więcej. 5. Dobra. A, i teraz została odwaga oraz nadzieja. Nadzieja daje 6! Okej. Ale odwaga... 10. I patrzcie, nawet nie trzeba... O. Nawet nie trzeba było się zapoznawać, to już jest wymaksowane. Dobrze, to prawda, o dwa za dużo, ale trudno też kiedyś
poparmy na Griszach i wykupimy te u tamtej. I was delirious when I reached the seat of infinity. Did I dream up this kind soul among the cherubs and the faceless masters? She welcomed me without flinching and offered nourishment. Had my throat always been this parched? Tron nieskończoności czy coś. Takie opisy nie wiem, czy mi sugerują jakiekolwiek miejsce tutaj. Może on jednak jest skąd indziej. A to należało do Salomona? Nie wiem, już się gubię w tym wszystkim. Or perhaps a ghost haunting this empty household. But I'm not unworthy of pity. Not yet, at least. A merchant dared to speak to me. He was a hideous fellow, but a kindred soul, I suppose. He mentioned a colony of sorts where my misfortune would be cured. He did not name its price. Mamy to. Perhaps it's time to make some new memories. Czas na nowe wspomnienia. Dobra. Zobaczmy wszystko, co ona tam oferuje. Więc można kupić jakąś maskę za 30. I właśnie o tym mówię, przebłyski uczucia. Można dawać z tutaj. Płacimy 6, otrzymujemy tam mniej owszem, ale wiecie, zawsze jakaś tam opcja. Żeby potem te nadmiarowe się nie zmarnowały. Ale dobra, w takim wypadku TL wymaksowany, jej, hura. Pijemy nektar. I zobaczymy, co nam gra zarzuci jako oponenta tym razem. Chociaż, mówiąc szczerze, cokolwiek by to było, nie było, powinniśmy sobie poradzić. Tamten boss był irytujący momentami, jak się go nie znało. Ale pokonałem go chyba za drugim czy trzecim podejściem. Tutaj podejrzewam, że dosłownie będzie podobnie. Więc trzymajcie kciuki. A więc tutaj oponentem jest jakiś taki, widać trochę jak Sukukates, jeśli chodzi o wygląd, walczący wielką maczugą, gościu, który pluje płomieniami. I mord niepokonany, okej. A nie, niepokorny. Co to ma być? Czy wy to widzicie? Nie, ten boss musi mieć jakiś haczyk później, czy coś. Bo to nie może być wszystko! To jest... za proste. Wiedziałem. Zaczyna pluć ogniem. I co, tyle? Nie, będzie druga faza. Jestem tego pewien. Tutaj to będzie dużo bardziej agresywny. Także nawet nie da czasu się wyleczyć. Ale tak, żryj grzyby. Póki masz okazję, żryj te grzyby. Tielu. I po prostu walcz. Walcz o swoje. Ja w sumie z tiela to mamy tylko ciało tak naprawdę, więc nie powinienem chyba odzywać się do ciała. A raczej do postaci, którą gram, czyli... jak na nią mówi siostra, znajda. Ale dobra, wolę mówić. Okej. Co jest? Co on robi? Okej. Chociaż dobra, wiecie co? Pierwszą fazę i prawie całą drugą pokonaliśmy kataną, to teraz chyba pora na delikatną zmianę. Tak. Dokończymy walkę przy użyciu topora. Broń, która moim zdaniem jest może nie tyle słabsza, co znaczy nie tyle co gorsza, co trochę słabsza od formy katanowej. Ale tak, gramy aksataną, nie kataną. Więc topór też zasłużył na swoje 5 minut chwały. W starciu z bossem. Nie można mu odmówić. Bije zdecydowanie więcej. I dobra, wiecie co? Zaryzykuję. Bez ciała pokonałem
gościa. I mamy achievement. Spada się nie pokazało. Bo tak, znowu zapomniałem uruchomić, żeby pokazywało achievementy, ale mam achievement, tak. Więc jej, achievement za pokonanie kolejnego. Przebłysk unicestwienia. Już chyba miałem do czynienia z tym przebłyskiem. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale tak, jej, sukces! Piel wymaksowany. Boss pokonany. No czego chcieć więcej po prostu. Teraz to coś z tego płynu, to coś takie lawopodobne jest tutaj po prostu. Jak jakiś... Jakby jakiś nieumarły trup czy coś, który jest zrobiony z ciała, tak jak... Jak nasza postać. Wyodrębni gruczą, no. Tak, ponownie to samo. Taka sama dawka nieprzyjemności, brutalności. Jak to było wcześniej. Ale tak, zapalony gruczoł, zdobyty ogruczoł, jej, i... Da! Światełko zgasło! Ale cóż... Nie będziemy tego odnosić, przynajmniej jeszcze teraz. Póki co biorę siostrę, dotykam ją, żeby zapisać grę. I cóż... The true nectar inside is not meant for you or I. And yet, it is all we hunger for. Whether lost or devout, such a rare gift arouses covetous desire. Remain wary and keep it close. No, ale mniejsza to. Już się zgubiłem. Tym wszystkim, co chciałem. Trudno się mówi, dobra. Po prostu już gra zapisana i odniesiemy to wszystko już w następnym epizodzie, w którym tu też ruszymy kolejną postać. Przy czym, jeśli ktokolwiek to obejrzy, to dajcie znaka, czy chcecie zobaczyć teraz Carlosa czy Solomona. Jeśli natomiast do następnego partku, powiedzmy, nie dostanę odpowiedzi, sam wybiorę. A póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej hej!